Uprość wyrażenie. 3a do 5 przez 9a kwadrat razy a do czwartej przez a do sześcianu. Zanim zajmiemy się potęgami, skróćmy trójkę z dziewiątką. Obie te liczby dzielą się przez 3. Podzielmy licznik i mianownik przez 3. Kiedy podzielimy licznik przez 3, zostanie nam 1, a gdy podzielimy mianownik przez 3, z 9 zostanie 3. Wyrażenie upraszcza się do 1 razy a do 5 razy a do 4, a właściwie a do 5 przez 3a kwadrat razy a do 4 przez a do sześcianu. Kiedy pomnożymy te wyrażenia, w liczniku będziemy mieli 1a do potęgi 5 razy a do 4. Jedynką się nie przejmujmy, nic tu nie zmienia. W liczniku zostaje a do 5 razy a do 4, a na dole 3. Zapiszę to tak. 3 razy a do kwadratu razy a do sześcianu w mianowniku. Można to uprościć na różne sposoby. Pierwszy wynika z zasady dzielenia potęg, która mówi, że a do potęgi x podzielić przez a do potęgi y równa się a do potęgi x minus y żeby zrozumieć dlaczego tak jest, zastanówmy się nad wyrażeniem a do piątej przez a kwadrat. Wiemy, że a do piątej to a do potęgi piątej oznacza dosłownie a razy a razy a razy a razy a. To właśnie jest a do potęgi piątej. Dzielimy to przez a kwadrat. Mam na myśli to a do kwadratu. W mianowniku jest a kwadrat, czyli a razy a. To właśnie a do kwadratu. Wyraźnie widać, że licznik i mianownik są podzielne przez a razy a. Podzielmy je więc przez a razy a. Dzielimy licznik przez a dwukrotnie, czyli przez a razy a. Skreślmy, kiedy podzielimy mianownik przez a razy a, zostanie 1. Co więc mamy teraz? Doszliśmy do postaci a razy a razy a podzielić przez 1. A to po prostu a razy a razy a. A razy a razy a. Ale co to jest? To a do potęgi trzeciej albo inaczej a do potęgi 5 minus 2. Mieliśmy 5a, skreśliliśmy 2, zostały 3. Tutaj też zastosujmy zasadę dzielenia potęg. Pokażę dwa sposoby. Zastosujmy zasadę do a do piątej i a do kwadratu. Zrobię to tak. Zastosuję zasadę do tych dwóch wyrażeń, a potem do tych dwóch. Oczywiście zostaje 1 trzecia. Możemy to uprościć. 1 trzecia razy zastosujmy zasadę dzielenia potęg do a do piątej przez a do kwadratu. Teraz ta zasada. Z tego robi się a do sześcianu, a kiedy zastosujemy zasadę tutaj, do a do czwartej przez a do sześcianu, zostanie nam a. Napiszę tym samym niebieskim kolorem. Będziemy mieli a. To nie jest ten sam niebieski. Już mamy a do potęgi 4 minus 3, czyli a do potęgi pierwszej. Oczywiście możemy to uprościć do postaci a do sześcianu razy a. Zrobię to tutaj. Zanim zapiszę, przypomnijmy sobie, że a do sześcianu razy a do pierwszej to jest a do potęgi 3 plus 1. Ta sama podstawa, więc dodajemy wykładniki. Mnożymy... A przez siebie trzy razy, potem jeszcze raz i mamy a do czwartej. To wszystko sprowadza się do a do potęgi czwartej, bo 3 plus 1. Trzeba to jeszcze pomnożyć przez 1 trzecią. Nasze rozwiązanie to 1 trzecia a do czwartej, albo możemy to zapisać jako a do czwartej trzecich. To zadanie rozwiążemy także dodając wykładniki. Zróbmy to w liczniku, a potem w mianowniku. Do dzieła. Najpierw dodajmy wykładniki w liczniku. Zasadę dzielenia potęg zastosujemy później. W liczniku mamy a do 5 razy a do 4, co daje a do 9, bo 5 plus 4. W mianowniku mamy a do kwadratu razy a do sześcianu. Dodajemy wykładniki, bo podstawa jest ta sama i wychodzi a do 5. Tu jeszcze zostało 3, 1 trzecia lub trójka w mianowniku. Dopiero teraz stosujemy zasadę dzielenia potęg. Patrzcie. a do dziewiątej podzielić przez a do piątej. Zamiast a do dziewiątej przez a do piątej napiszmy a do potęgi 9 minus 5. To się równa a do potęgi czwartej. Wszystko to trzeba podzielić przez 3. Dzielimy przez 3. Każdym sposobem uzyskaliśmy to samo.